Dzień dobry Państwu. To druga już dzisiaj umowa, którą miasto zawiera w ramach realizowanego planu budowy dróg na lata 2020-2023. Z panem prezesem Leszkiem Choregladem, reprezentującym rodzinną bialską firmę PRD, podpiszemy umowę na wykonanie dwóch ulic z układu uzupełniającego, ulicy Wacława Nartowskiego i Józefa Furmana. Umowa opiewa na kwotę 1 219 000 zł i termin jej realizacji to 31 października tego roku. Umowa jest zaproponowana w formule zaprojektuj i wybuduj, to znaczy, że wyłoniony w przetargu wykonawca wykona wszystkie te czynności kompleksowo, dokonując realizacji inwestycji. Zakres rzeczowy budowy ulicy Furmana to jest 125 metrów, ulicy Nartowskiego 360 metrów. W ogóle ogólna wartość kontraktu, pan prezydent już mówił, ale powtórzę, 1 219 000 z groszami. Musimy ten kontrakt zrealizować do 31 października 2020 roku. Co jest istotne w tym kontrakcie? Jest istotne, że zamawiający, czyli gmina miejska, pan prezydent, zdecydowali się w formule, ten kontrakt ogłosić w formule projektu i buduj. Przy tych małych kontraktach jest to o tyle dobre, że my możemy jednocześnie i projektować, i wchodzić na robotę, i tą inwestycję realizować. Nie przewiduję większych kłopotów. W terminie powinniśmy się zmieścić. I dziękuję panu prezydentowi za zaufanie, że mojej firmie, skromnej firmie, to zadanie zostało powierzone. Przypomnę, że przygotowany przeze mnie wspólnie z Radą Miasta, obiecywany przeze mnie w kampanii wyborczej plan budowy dróg to śmiałe i ambitne założenie oraz nasze zobowiązanie wobec mieszkańców, zobowiązanie władz miasta do realizowania ambitnej polityki inwestycyjnej w tej kadencji samorządu miejskiego. Obok strategicznych, tak ważnych ulic z układu podstawowego, jakimi są ulica Warszawska, Sidorska, Armii Krajowej czy Podmiejska, ta formuła obejmuje też ulice w układzie uzupełniającym i ulice Nartowskiego i Furmana obok Lisiej i Sobolowej. To są te ulice, drogi lokalne wśród naszych domów, na naszych osiedlach, które wykonamy w tym roku.